Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem pokazać, jak można sobie poradzić z pewnego rodzaju problemem, często spotykanym podczas modelowania, który polega na tym, że nieraz trudno jest usunąć lub też mamy jakieś powtórzone obiekty na scenie, które się nakładają. Cała operacja nazywa się Remove Doubles, ale chciałem powiedzieć też o innej rzeczy jeszcze. Zacznijmy na początku od trybu obiektowego. W trybie obiektowym kostka, którą renderuję, wygląda tak. Natomiast jeżeli będę miał tę kostkę ustawioną w widoku jakoś z boku, i później zrobię sobie kopię tej kostki, ale dwa razy, także w tym miejscu stoi jedna kostka i teraz za chwilę postawię drugą kostkę, wtedy render wygląda tak. Ta kostka, która była powtórzona dwa razy, zrobiła się czarna i ma takie dosyć nieprzyjemnie wyglądające białawe punkty. Tutaj chodzi o to, że te kostki się przenikają nawzajem. Jedna z nich jest bez światła, ponieważ znajduje się w środku, a więc znajduje się w cieniu i jest czarna. Druga jest na zewnątrz i jest jasna, natomiast zajmują dokładnie to samo miejsce i Blender do końca nie wie, która z nich powinna być na wierzchu. Ten problem nazywa się Z-fighting i pochodzi z terminologii związanej z grafiką 3D, ale od strony programistycznej. Aby uniknąć takiego problemu, trzeba przede wszystkim na renderze zidentyfikować kostki, które są podejrzane, a następnie te kostki po prostu usunąć. Klikam teraz prawym klawiszem, wciskam G, aby kostkę odsunąć, no i widzę, że rzeczywiście są tutaj dwie, które się powtarzały. Jedną z nich po prostu należy wywalić. Jeżeli kliknę kolejny raz i nie będzie już kostki pod spodem, Escape'em mogę przywrócić jej poprzednie położenie. Nie wprowadzam wtedy żadnych zmian. To jest jedna rzecz. I ta rzecz dotyczy jakby powtórzonych obiektów w trybie obiektowym, które się źle renderują. Natomiast istnieje także problem związany z tym, że w trybie edycji mogę mieć wierzchołki, które powtarzają się i zajmują to samo położenie. Przykładowo, dodam sobie teraz nową kostkę. I dla tej nowej kostki w trybie edycji wyekstruduję górną ściankę. Zaznaczyłem tę ściankę, naciskam klawisz E, aby wyekstrudować i normalnie mógłbym postawić tę ściankę wyżej, ale wcisnę Escape. W tym momencie ściana, którą ekstrudowałem, została skopiowana i znajduje się w tym samym miejscu, w którym znajdowała się ściana oryginalna. Widok z kamery powinien mi pokazać, że wyrenderuję całą scenę, no i w tym momencie akurat nie następuje ten Z-fighting. Natomiast tego typu sytuacja jest niepożądana, ponieważ w przyszłości zaznaczając wierzchołki w tej kostce mogę mieć problem z zaznaczeniem na przykład wszystkich. Proszę zobaczyć, że tutaj zaznaczenie, nawet jeżeli wyłączam manipulator, wygląda w ten sposób, że niby zaznaczam wierzchołek, ale raz ten wierzchołek dotyczy jednej krawędzi, a raz jakichś innych. Bierze się to oczywiście stąd, że tutaj są dwa wierzchołki, a nie jeden i kolejny klik w to samo miejsce zaznacza po prostu inny obiekt. Mogę również przesunąć delikatnie fragment tego wierzchołka, aby zobaczyć, że rzeczywiście tam są nałożone na siebie dwa. Tego typu sytuacja powoduje problemy, ponieważ gdybym chciał wyekstrudować na przykład tę ścianę, to nie jest zagwarantowane, że trafię w odpowiednie wierzchołki podczas zaznaczania. I wtedy może to prowadzić do sytuacji, kiedy będę ekstrudował coś, co nie jest prawidłową ścianą. Ok? Stąd właśnie pojawiają się problemy. Cofnę teraz i pokażę, jak można uniknąć tej sytuacji. Mam teraz obiekt, który zawiera powtórzone wierzchołki. Być może jest ich wiele, to mogą być nieraz nawet tysiące wierzchołków, ale jest prosta metoda, aby te wierzchołki usunąć. Otóż zaznaczam wszystkie wierzchołki w obiekcie i naciskam na panelu narzędzi po lewej stronie coś takiego jak Remove Doubles. Jest fragment opisany słowem Remove. Mogę usunąć wierzchołki w normalny sposób, wybierając co chcę usunąć, ale to nie o to chodzi. Mogę je połączyć, na przykład w centrum, wtedy zostaje jeden wierzchołek z całego mesza, w sumie też śmieszne. I mogę usunąć powtórzone wierzchołki. Powtórzone wierzchołki zostały usunięte, wyleciały dokładnie 4, ale mogę dodatkowo jeszcze zmienić jakby margines, w którym te powtórzenia są poszukiwane. Jeżeli wierzchołki nakładają się idealnie na siebie, wtedy nie ma żadnego problemu, ale jeżeli są w bardzo bliskiej odległości, wtedy również można je czasami usunąć. No i do tego celu służy właśnie ten margines. Aby to dobrze pokazać, spróbujmy zrobić sobie kopię tego naszego mesza. Kopię zrobię w taki sposób, aby stała obok, na przykład tutaj. No i teraz spróbujmy usunąć wierzchołki powtórzone ze wszystkich tych wierzchołków. OK? A więc naciskam guzik Remove Doubles i teraz oczywiście nic nie zostało usunięte. Usunięte jest 0 wierzchołków. Natomiast jeżeli będę zwiększał margines, w tym momencie w pewnej sytuacji te wierzchołki będą na tyle blisko siebie, że Blender postanowi usunąć. Jeszcze muszę zwiększyć ten parametr. Przesuwam mysz w prawo, wciskając lewy klawisz myszy. No i jedziemy jeszcze troszkę. Zaraz powinny się zacząć łączyć.
Jeszcze. O, i widać, że się połączyły. A więc w tym momencie odległość rzędu 0,3 z jakimiś tam groszami powoduje, że wierzchołki wydają się nałożone na siebie blenderowi. No i teraz jak puszczę klawisz, zrobię cokolwiek za sceną, w tym momencie one już będą usunięte. A jednocześnie uzyskałem ładne połączenie tych dwóch meszy, z tą tylko ciekawostką, że w środku pomiędzy nimi jest wstawiona ściana, która może czasami generować jakieś niespodziewanie wyglądające artefakty. A więc taką ścianę najlepiej i najbezpieczniej usunąć poprzez klawisz X i Faces. W tym momencie w środku jest już dziura. OK? Tak można usuwać powtórzone wierzchołki. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, kiedy używamy brył obrotowych, czy też takich, które po prostu wracają w to samo miejsce po jakiejś transformacji, wtedy wierzchołki są w tych samych położeniach. Mam nadzieję, że to będzie jasne, jak pokażę, jak robić śruby i bryły obrotowe. Tymczasem dziękuję za uwagę.